Witamy Państwa. Mamy dzisiaj dla Państwa trochę śmiechawy. Film nie będzie za długi, nie będziemy się tutaj rozwodzić. Jest taka jedna informacja, która pójdzie na sam początek, w sumie ona będzie najważniejsza. Natomiast później się trochę pośmiejemy, no, ponieważ to trochę potraktujemy ten film na lajcie. Także słuchajcie, pierwsza informacja to jest na tyle ważna, że po prostu, jak już mówiliśmy, że my opuszczamy Facebooka, no i ja zlikwidowałem konto i nie ma problemu. Zlikwidowałem konto, ale konto jednakże jakiś osobnik założył pod moim nazwiskiem fałszywe konto, no i tam po prostu udaje mnie. Czyli to jest tak zwana kradzież tożsamości. To jest ścigane i wiecie co, jak pójdzie co do czego, to ja po prostu takie coś zgłoszę na policję. No jak w zależności od stopnia upierdliwości tegoż osobnika, który ma dwie osobowości, żebyśmy się tak zorientowali. Nawet więcej. Nawet więcej albo bo więcej. Bo my wiemy, kto to jest, tak? No, wiemy, co jest, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu ja nie mam konta na Facebooku. To chciałem Państwu po prostu powiedzieć. Nie mam konta, a to, które jest, to jest po prostu lipne. No ale po prostu się tam potrzeba jakiś po prostu jakiś tam sabotażysta, który powiedzmy chce przekierować niebocentryków. O, w ten sposób, tak to można powiedzieć. On tam chce przekierować i tak dalej. Nawet mówi, że on jest prawdziwy i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu próbowaliśmy jakoś się skontaktować z Facebookiem, żeby to zlikwidować, ale jakoś się to nie udało. No ale chociaż wiele osób to zgłaszało, nawet jemu zgłaszało, bo on tam dobrze wie, o co chodzi, ale im tam zgłaszał, to ich po prostu poblokował. No ale dobra. Mniejsza o to, nie mam Facebooka, jesteśmy na VK, funkcjonujemy, tam jest grupa prywatna, która po prostu funkcjonuje i teraz ostatnio walą drzwiami i oknami. Najprawdopodobniej po prostu walą drzwiami. Fałszywe konta tego osobnika, który zrobił fałszywe konto na Facebooku. Tak jest. O, właśnie, tacy no bo dodać trzeba, że ta osoba po prostu nasze posty kradła nam. Zdjęcia, nasze zdjęcia. Tak, bo my pracujemy nad kolejnymi filmami. Są kolejne myśli, walą drzwiami i oknami te myśli. One są, my je rozpracowujemy jak najbardziej. Tutaj wiele pracuje dość intensywnie od dłuższego czasu nad pewnymi sprawami kwestii tak zwanego pierwotnego języka. To Państwo też piszecie i się domagacie właśnie tego pierwotnego języka, żeby jakoś spróbować. No, próbujemy ten chałubiczny pocisk, który spadł 15 km od chałubicy. Spróbujemy te odłamki pozbierać. O. Na tyle, na ile się da, to pozbieramy i to zrobimy film. O. Wtedy, ale na razie po prostu pracujemy nad tym filmem, natomiast w trakcie tych prac no, coś trzeba wrzucić, jakąś myśl, a nuż ktoś coś znajdzie. Rzeczywiście, ci koledzy z VK, niebocentrycy, też ostro pracują, też mają widać, że zrozumienie, dochodzą do ciekawych rzeczy i to jest bardzo ciekawe, że oni właśnie dochodzą i tutaj nam, powiedzmy, układają puzzle do układanki. Także to jest to nie tylko taka praca, że to my jesteśmy, ale jeszcze jest ta grupa na VK, która też pracuje. No i to w trakcie tego, w trakcie tych prac po prostu próbowano w jakiś sposób, czyli ten osobnik kopiował te dane i sobie tam jeszcze dorzucał jakąś swoją filozofię i swoje poglądy demoniczne, które po prostu produkował po to, żeby przekierować właśnie tych, którzy jeszcze jemu wierzą. O, może tak. Dobrze? Tak. No i teraz słuchajcie, z czego to się dzieje? No wiecie co, no, z tego też można się pośmiać. To, że ktoś tam robi, widzicie? Słuchajcie, czego demoniści nie wymyślą? Oni zrobili cuda na kiju. Próbowali mnie to... Tam myślę, to jest cała historia, nie ma co tutaj wspominać. Oni próbowali różnych sztuczek po prostu. Różne, żeby w jakiś sposób ten niebocentryzm wypatrzyć, zgnieść i tak dalej. Były to różne sposoby. Ja nawet powiem, że taki osobnik jak Lord Stephen Christ, chociaż bardzo dużo ma takich pozytywnych informacji na temat niebocentryzmu, on też był dobrym przekierowaczem.
my to może tak mówię, przekierować. Czyli takie coś, dlaczego? Bo trzeba wytłumaczyć, skąd się bierze energia słoneczna, skąd ona się czerpie i tak dalej. Wszyscy mówią, że to z pałacu i tak dalej. Zrobimy film, następny będzie takim filmem technicznym. On będzie technicznym filmem i on wytłumaczy tutaj całą cyrkulację magnetyzmu wewnątrz Ziemi, dlaczego oceany są dociśnięte, dlaczego się oceany nie są żadnym poziomem, jak każdy myśli, bo to jest tak zwana pozadolika, że ocean to jest woda, to daje poziom. Słuchajcie, guzik, prawda. Weźcie sobie, zróbcie sobie szlą wagę na 300 metrów. Ja później niwelatorem przelećcie tą samą odległość. Zobaczycie, że to nie jest żaden poziom. Ale musicie to zrobić właśnie tak, jak wam mówię. Pierw macie 300 metrów szlą wagi, tak zwanej, to co się na budowie, to na budowie, słuchajcie, tam było zawsze do 50 metrów. Do 50 metrów to taki zasięg niwelatora też jest. Słuchajcie, to żaden problem. Natomiast jak przedłużycie to na 300 metrów albo 400 metrów węża, nalejecie wodę, to wam nie wyjdzie żaden poziom, a więc woda nie jest poziomem. A no to teraz po prostu też podam, no dlaczego oceany się jakby zaginają, one są dociśnięte, no bo tak wychodzi, że one są dociśnięte. No, czym są dociśnięte, nie? No i oczywiście będzie wyjaśniona kwestia tego, dlaczego ten promień świetny się odgina, dlaczego to jest właśnie tak, to jest to odgięcie, jaka to jest siła, która powoduje to odgięcie, z którym po prostu walczono przez 2,5 roku. Że to niby zepsuty aparat, tam przypadłość aparatu, takie, że tam brednie. No ale po prostu no, musieli coś wymyślić, żeby w jakiś sposób to zainteresowanie niebocentryzmem wyhamować. Zresztą wymyślali cuda. I tutaj tak samo to z tym podszywaniem się, to jest też jak w jakiś sposób, żeby tych niebocentryków, którzy już uwierzyli w prawdę niebocentryzmu, żeby w jakiś sposób ich przekierować. No ponieważ on tam lansuje modlenie się do słupa i tak dalej, takie tam różne pierdoły. Ale to chciałem w jakiś sposób tych niebocentryków przekierować, nie? Ale dobra. Wiecie co, jak jest z prawdą? Mimo takich wielu, że to już 6 lat trwa, nie udało się tego niebocentryzmu zgnieść. No. 2 lata temu prawie się udało, miałem pójść do piechu, ale nie poszłem. No i widzicie, jak wygląda, no ale dlaczego ja za to, jak wygląda, bo za do tego dojdzie, musimy się da się pośmiać. Jednego z tego osobnika. Słuchajcie, prawda niebocentryzmu jest jak ruski walec. A wiecie, co to jest ruski walec? No tak nazywali to Niemcy ofensywy radzieckie, które wymiatały Niemców z terytorium Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej. Tak, to jest ruski walec. No co prawda jest jak ruski walec. Jest taki nawet, jest taka anegdota, taki żart, powiedzmy. Dwie gąsienice idą po asfalcie, a walec jeździ tam i z powrotem, nie? No i co one robią? No i co one robią? I ona mówi, słuchaj, walec jedzie. Przecież widzę. No to sobie możemy wyobrazić. To jest właśnie sprawa niebocentryzmu. Chociażbyś nie wiadomo co po prostu. Jak to się mówi, inaczej jest taki, nawet pamiętam z dawnych czasów taki jeden werset biblijny. Chociażby niegodziwcy mnożyli się jak ziele, to i tak pójdą na wieczną zagładę. Właśnie, to jest taka ciekawostka. To jest właśnie siła prawdy niebocentryzmu. Siła prawdy, powiedzmy, prawdy niebocentryzmu. Właśnie, szczególnie. Ponieważ on jest oparty na tym, który znajduje się w pałacu, tym siedmiowarstwowym, który widzieliśmy ostatnio, taki niebocentryzm w pigułce, nie? Widzieliśmy. No dobra, teraz idziemy do tych wszystkich tam, którzy właśnie tak, zaczniemy 2015 rok. Tu się troszeczkę trzeba pośmiać. Jest taki panna płaskoziemka. Też zaczynała filmy. I one się akurat, jej filmy pojawiały się zaraz, jak się zaczynały filmy w 2013 roku o niebocentryzmie. I co ona mówiła? I ona po prostu od razu to zauważyła coś, że jak robiłem 2 lata później film Berdowicza,
na kanale Porozmawiajmy TV. To były niebocentryczne takie dwa wywiady, bardzo emocjonalne. To mi oczywiście rączki chodziły, wiecie, tam takie to chodziły rączki, wiecie, tam. I to od razu zobaczyła, że po prostu pokazuje znaki masońskie. Ale jak jej napisałem, że to nie jest do końca tak, na podstawie tych danych, które są, że to nie jest do końca tak, że tego, no to niestety komentarz usunięty został, nie? Bo im to wytłumaczyłem, nie? Ale dobra, zostawmy ją do tego, no wiadomo, to był taki pierwszy element, no bo tak, to jest płaska ziemia, miała pójść jak taran, ale po prostu została jakby, powiedzmy, dostała łokciem zęby, no i niebocentryzmem, no i ona tak po prostu w tej chwili buksuje, no i może tam się w jakiś sposób tam rozwija, ma tam swoich zwolenników, no i dobra, mniejsza z nimi. No i czyli powiedzmy Uberdowicza, no i później taki jeden też, płaskoziemca, też to wrzucił na swoje forum, że to jest mason, tak, mason, jasne, oczywiście, to jak chcecie masonem być, nie ma problemu. Słuchajcie, latam helikopterem i ja tutaj w ogóle, wiecie co, te filmy, które robię, nawet nie muszę ich robić, jakbym był masonem, to bym w ogóle, to by nie było mnie na YouTubie, by mi to w ogóle nie interesowało, a inny bocentryzm, bo to po co dogryzać się do pierwotnego języka, dociekać, powiedzmy, jaka siła dociska oceany. Słuchajcie, po co to robić, nie? No, mason się miałby tym zajmować, ale dobra. No ale według niektórych, bo wszystkie te rączki moje, które tam, powiedzmy, tak mi tam chodziły na różne strony, to oni po prostu chcieli widzieć to, co chcą widzieć. Jak chcieli coś do zobaczyć, to on zobaczy. On zobaczy to, co chce zobaczyć. No to sobie zobaczył. Powiedzmy, że to jest mason. I wiecie co, na pierwszy rzut oka patrzył ręce tego, a tak dla takich niezorientowanych, a przeciwników, którym akurat nie... niebocentryzm to jak rozżarzony węgiel wsadzony do kieszeni. Właśnie. Niebocentryzm to właśnie taki węgiel rozżarzony do kieszeni, powiedzmy, u tych takich przeciwników. On im ciągle parzy, a więc coś trzeba wymyślić, trzeba to jakoś ugryźć, nie? Trzeba sobie jakoś wytłumaczyć. Trzeba sobie jakoś wytłumaczyć, o, może tak. I takie są dzisiaj wysiłki na necie, są już wytłumaczyć, dlaczego ja miałem ataki, powiedzmy, jakieś tu, tego i tak dalej. To sobie próbują w jakiś sposób to wszystko wytłumaczyć, nie? Teraz tak samo będziecie robić screeny. Tak, a może ja coś pokazuję, tak. Wiecie, co wam pokażę? Ja kiedyś ćwiczyłem jogę i sobie palce rąk tak wyćwiczyłem, że to mi przez lata zostało. Słuchajcie, zrobię to, czego nikt z was nie robi. No po prostu nie może, bo nie ćwiczył, no to nie wie. Poszedł, ja... O, specjalnie, o, dobra, niech ręka leży tak, jak chcecie, to powiedzmy, niech tak, to zaraz będę popatrzył. Patrzcie, proszę bardzo. Ja sobie teraz screena róbcie tam z tego mason, to dowód, helikopterem latam, a słuchajcie, a w Rotterdamie jest mój prywatny samolot, ja sobie do Dubaju latam, wiecie o tym? Jak to ma, jak mason, to co, nie ma prywatnego samolotu, on ma tylko, to jest prywatny samolot na 6 osób, nie jakieś tam 15 powiedzmy. To byłby już za dużo, a tak na 6 osób odrzutowa, więc proszę bardzo, do Dubaju z powrotem. Ameryka Południowa. Po co to siedzieć w takim mrozie, nie? A latem pływamy jachtem po kanałach w Holandii. Tak jest. Taką barką mieszkalną. Tak. No jak to, jak przystało na masona, słuchajcie, no. Trzeba to wszystko tego, no dobra. Ale jeszcze, dobra, mason, to już rączkę mu tam pokazuje. Czyli widzicie, palce są tak, chodzą. Widzicie? Ja mogę sobie to spokojnie, mój każdy palec mogę, o, tak, tu tak zrobię, będziecie teraz ćwiczyć. Będziecie ćwiczyć, na pewno będziecie ćwiczyć. Założę się, że będziecie ćwiczyć. Nie ma bata. Po prostu będziecie ćwiczyć, powiedzmy. Czy wam to się uda, czy wam się nie uda. No ale mi się to udaje. Nalajcie. Prawa ręka, może być lewa ręka. Dobrze widać? Dobrze widać? Dobrze? Nie, dobrze. No, ja sobie to robię, mają wyćwiczone ręce, słuchajcie, tego. I to jeszcze lata temu, i to bagatela, to było 20 lat temu, a zostało ćwiczenie rąk, palców. No, dobra, czyli mamy tak, 2013, pani ta, która płaskoziemię popychała od początku, mamy Berdowicza, łapki, aha, no jeszcze jest świeży, te, świeża sprawa, lista agentów. Jest taki jeden, on ma listę agentów. Chyba dwie części, chyba. Ja jestem w drugiej. Chyba razy 10.
Albo, no tam tych agentów ma i tak dalej, ale... Wszyscy są agentami, oprócz jego. Dobrze. No ale teraz tak. Agent, ale dlaczego agent? Bo on ma brzuch. No dobra, ale co zrobić, jak on nie ma brzucha? To co, zwolnili go? Nie przewidział. Nie przewidział, nie ma brzucha, a więc co, już nie jestem agentem. Ale za to on może być, jak już ja nim nie jestem, mimo że brzucha się pozbyłem, a jestem agentem, no to on, jak nie ma brzucha, też nie ma brzucha. Wiecie, ja mówię o tym takim, który ma taką... Szczupłą budowę ciała. Tak, ale czekaj, taką czapkę ma taką idiocką. Jakąś taką... Nie, to jest kapelusz Gandalfa. Aha, to jest kapelusz Gandalfa. To jest ten od Gandalfa. Dobra, to jest od kapelusza. No to tak go nazywamy, ten od kapelusza. No i ten właśnie to, no to właśnie to on, jeżeli ja jestem agentem, to on tak samo jest agentem, bo też brzucha nie ma. A teraz będziecie patrzeć tak na koszulę, to będziecie tu screeny robić, analizować, może wam się jakoś tak, no, może coś wam tak pokazać, nie? Że tak dalej. Dobra, jak light, to light. No dobra, bo zaraz będziecie screeny robić, a nie, to wiesz co, zaraz będą komentarze. I nie, ty powinieneś w profilu to pokazać, nie? A nasz trzeba wyjdzie tam tutaj. Trochę brzucha? Trochę brzucha. A jesteś jeszcze agentem. Ja w wieku 50 bez mała lat jestem demonem seksu. No, no i co? Tak jest. Ze wszystkim trzeba żyć. Tak jest. Bo to są właśnie tak zwane plucie internetowe. Dobra, czyli tego już mamy i chyba już tak. Ten ostatni. Aha, jeszcze jedna taka rzecz. O, zapomniałem dzisiaj. Miałem to na początku będzie, jak już na tym Facebooku tamten powiedzmy. Ten od paru osobowości tam funkcjonuje, on się podszywa pod niebocentryka, ale modli się do słupa. A więc chce, żeby ci niebocentrycy też jak zostali tak przekierowani, bo to jest, trzeba uważać po prostu na tak zwane przekierowania. Przekierować, żeby się no, też modli do słupa, nie? On się modli do słupa, no to jest jakby, no, on się tutaj kopiuje, bo on chce być jakimś przewodnikiem. Ja nie jestem przewodnikiem żadnym, bo przewodnikiem jest ten, który mieszka w siedmiowarstwowym pałacu. Ale on chce być. On ma po prostu tutaj schizę na moim punkcie. No, ale modli się do słupa. No i dobra. No ale mniejsza to, no powiedzmy, komuś tam po prostu czegoś powiedzmy brakuje, coś potrzebuje, ma takie potrzeby do sobie robi. No i sobie zrobił to. Ale ja mówię, jak przyjdzie co do czego, bo trochę trzeba się tam napieprzyć z przygotowaniem protokołu zgłoszenia kradzieży tożsamości, to nie napiszesz powiedzmy tego, bo ja dzwoniłem, to mi wyjaśnili bardzo dobrze, żeby protokół uruchomić, to trzeba zebrać dowody, screeny, pierdoły i tam powiedzmy. Ale to jest żaden problem. No, to żaden problem, to spokojna szafrana, to się zrobi. No i to się zrobi po prostu i się to po prostu zgłosi o w ten sposób. Zwłaszcza, że znamy personalia tego osobnika. O, także. No właśnie, tym bardziej to będzie jeszcze bliżej. No ale to już powiedzmy, jak zgłożymy, to jak to się mówi, rzeka niech płynie własnym korytem. No i co? Chyba wszystko. Dobra, pośmiali. Dobra, wiemy już co trzeba. Film jest. No i tyle. To na razie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.